Hej! Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku kontynuowaliśmy sobie tak naprawdę wstęp trochę do tego dodatku crossover story z Valhalla. Zeksplorowaliśmy sobie tą część mapy wybrzeża Drepani. No i idziemy teraz gdzieś tutaj do serca Korkyry. Mamy się spotkać z Herodotem, który być może pomoże nam w odszyfrowaniu jakichś tam zapisków i odnalezieniu skarbu, który jednak gdzieś na Korfu jest ukryty. Także postaramy się go oczywiście odnaleźć. Zastanawiam się, czy wpierw iść tutaj do questa. Chyba tak, wiecie? Pójdziemy po prostu od razu do punktu widokowego. Później porobimy pewnie parę pytajników i spotkamy się z naszym Herodotem. Myślę, że tak będzie najfajniej i najlepiej. Także ciśniemy przed siebie w sumie tak, Fobosa, jak się Fobosa brało, tak się Fobosa brało, tak się też zmieniało, widzę strzały, zaraz sobie je zmienię, bo to były jakieś takie dobre strzały wybuchające, znaczy o te są chyba najlepsze, ja je sobie odtworzę w takim razie, bo z tego co pamiętam to one zadawały większy damage, nie? Gdzie to się robiło? W sakwach? Nie. Tu pewnie, tak. I mogę wytworzyć maksa, proszę bardzo. Tych też mogę wytworzyć maksa, żeby mieć zapas. Bo się na pewno przydadzą te strzały śmierci. Będziemy częściej korzystać z łuku, bo ja z tego co pamiętam miałem dosyć mocno pod to builda i to naprawdę fajnie działało z tym atakiem, który mam pod krzyżykiem. Także to sobie ogarniemy, a właściwie nie pod krzyżykiem, tylko pod kwadratem na padzie od PlayStation, ale oczywiście mam oznaczenia w grze Microsoftowe, Xboxowe generalnie. No i mamy tutaj chyba największe miasto na Korfu. Podejrzewam, że nawet w nim byłem, w tej Korkyrze, chociaż nie jestem pewien, bo zawsze mówiło, lecimy na Korfu, ale gdzie tam dokładnie na tym Korfu byliśmy, to nie pamiętam i zapomniałem to sprawdzić, szczerze. Będę musiał to zobaczyć po nagraniu tego odcinka. Raczej planuję nagrać ze dwa pod rząd, a jak fabuła mnie wciągnie, to może i nawet do końca dodatek zobaczymy. Generalnie. Ale na pewno to sprawdzę, gdzie ja właśnie byłem w prawdziwości, że tak powiem, właśnie w Korfu. Czy na Korfu, nie wiem w sumie, która forma jest poprawna. Wespindrajmy się tutaj na punkt widokowy, jak mówiłem w pierwszej kolejności, a później sobie jeszcze tutaj poeksplorujemy. Zobaczymy, co tam fajnego znajdziemy. Co ciekawe, to nie jest na tym budynku, tylko jest na tej rzeźbie zaraz obok. No dobrze, wejdziemy, nie ma problemu generalnie. Okej. Okay. I tutaj na strzale mamy punkt synchronizacyjny, także luknijmy sobie, tam mamy ląd stały, tutaj mamy naszą wyspę. Jak mówiłem, to jest chyba jedyna osada większa na tej wyspie. Jezu, jak ten ekran rwie. Nie sprawdziłem, czy to na nagraniu jest widoczne, bo jak to montowałem, to tego za bardzo nie widziałem, ale no masakra jakaś po prostu. Mam nadzieję, że to na filmie aż tak źle nie wygląda. Ale nie wiem, co na to mogę poradzić, bo nawet w opcjach nie mogę zmienić ustawień synchronizacji pionowej, bo jest ustawione automatycznie i jest to dla mnie nieruszalne. Co jest strasznie słabe, no ale cóż. FreeSync'a żadnego też niestety w grze nie mam. Kiedy grałem kiedyś, to na pewno tak źle nie było, to coś teraz musiało się popsuć. W ogóle też się zastanawiam o to, bo czy tutaj cokolwiek... Nie, ale być może... Po prostu eksplorując te rzeczy, to sobie to znajdziemy. Także weźmy sobie na razie to zaznaczmy. I co, Herodot? Czy wpierw eksploracja? Zobaczmy mapę. Szkoda, że jej nie mogę jakoś szybciej włączyć. Okej, widzę, że tu mamy jeden tak naprawdę punkcik do eksplorowania. To może chodźmy tam najpierw. To sobie szybko ogarniemy, a później pójdziemy się spotkać z Herodotem i walniemy sobie drugi pytajnik, który gdzieś tam mamy. Tutaj ogólnie gra nie ma pokazanego, czy zaliczyliśmy wszystkie rzeczy poboczne w danym rejonie, czy nie. Także nie będę jakoś tak bardzo się starać, żeby wszystko zobaczyć. Raczej nie będę korzystać z żadnych poradników na YouTubie. Wydaje mi się. Okej, dobra, chwilę, bo wlazłem w strefę zastrzeżoną. Zaraz ktoś mnie tu zaatakuje. Weźmy sobie, zróbmy zwiad naszym ptakiem. Tu jest pan El Capitano, którego mamy wyeliminować. Tam jest, mam wrażenie, właśnie ta wskazówka do zadania tego drugiego, które mamy. Tak mi się wydaje. Dobra, czy ktoś tutaj jeszcze jest? Ktoś jeszcze tutaj jest? I to chyba tyle, dobra. To teraz musimy to jakoś sensownie i przede wszystkim po cichu zrobić.
Także zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Ok, tu już prawie ktoś mnie zobaczył. Świetnie. Ale mogę tutaj jeszcze przejść kawałek. I gościu niestety ma krycie kolegi. Także na razie ich zabijać nie będziemy. Tamci też chyba wszystko zobaczą, fuck. Ale dobra, oni robią teraz jakieś zmiany. A my możemy zrobić tak. I go zabić. I on chyba zniknie, prawda? Tak, bo mamy skilla, który znika. Znika zabitych przeciwników po cichu. Staram się, czy skakać między nimi? Na razie może nie. Zabijmy sobie tego. Dobra. I chodźmy zabić sobie od razu tego. Okej. Dobra. W środku aktualnie nikogo nie ma, czyli możemy sobie zebrać to. A oczywiście, że jebana maksymalna pojemność, także szybko ją sobie ogarnijmy. To jest akurat fajne, że tutaj przeciwnicy znikają. To jest tak OP umiejętność. Nie pamiętam, czy ją się jakoś szybko odpala, odblokowuje, czy też nie, ale no jest OP, trzeba przyznać. Topór bitewny. Zobaczmy, czy mamy więcej na przykład toporów wojennych. O, topór bitewny, proszę. Rozwalmy go. Berserkera to może nie. Dobra, jeszcze coś tutaj z tych nowych rzeczy. Karawasze zdobywcy. Out. Pas pierskiego wojownika. Out. Dobra. Trochę będzie więcej miejsca. Chodźmy po tą wskazówkę. Bo to chyba jest wskazówka, nie? Tak. Dla historii ojciec, dla ciebie przyjaciel. Pytasz wyrocznie w Delfach, gdzie moja rodzina? W odpowiedzi bajasz, bajanie. Zaczyna, ruszasz ku północy, znajdź mnie u Apolla, lecz uważaj na węże stojące wśród pola. Okej, okay, no to jest kolejna wskazówka, gdzie kolejną wskazówkę znaleźć. Generalnie, o Jezus Maria, nie to chciałem. To jest najgorsze, że nie mogę tutaj szybko mapy odpalić, niestety. Dobra, tu jeszcze widzę, będzie jeden punkcik interesujący nas przy Herodocie. Tak więc chodźmy też to sobie ogarnijmy w pierwszej kolejności, generalnie. A później zajmiemy się już zadaniem głównym. Zobaczymy, gdzie ono nas pokieruje. Jest duża szansa, że ono będzie wyglądać bardzo podobnie jak to w Valhalla, czyli będziemy musieli na którymś etapie po prostu zebrać te wszystkie wskazówki czy coś. Albo coś innego, żeby po prostu wypełnić zadanie. Okej. Mamy stocznię, w której musimy sobie zrobić zwiad. Także zróbmy sobie zwiad. Okej. Tam jest kapitan do zabicia, dobra. I gra mi się chyba skraszowała. Niestety. Tak jest, świetnie. Zajebiście po prostu. No dobra, to robimy szybkie cięcie i widzimy się, kiedy zrestuje gra. No i dobra, moi drodzy, jesteśmy w tym samym momencie, tak więc miejmy nadzieję, że tym razem gra się nie postanowi skraszować i sobie od razu oznaczmy wszystkie cele po raz kolejny. Tam jest chyba, okej, okay, dwóch kapitanów mamy z tego, co widzę. Czy tamto się też zalicza do tej lokacji? Nie wiem. Coś tam jest, gdzieś tam dalej, ale czy jest nam to potrzebne do tej lokacji? Wątpię. Dobra, no chyba więcej przeciwników tutaj nie uświadczymy póki co. Także chodźmy zająć się tymi, których widzimy. Tylko tak, już widzę, że chyba nie będę miał za bardzo podejścia, żeby tego jednego zabić, bo tutaj na niego aż nie zeskoczę. Czy mogę go... Nie mogę go tak zabić, ale mogę... Aha, mogę zrobić tak, okej, okay, super. To dobrze. Zróbmy skradanko, przytrzymanko. Okej. Okay. Dobra. Jednego mniej i tu pod nami jest gdzieś skrzynka. Ewentualnie. Zastanawiam się, czy skoczyć na tego pana. Dobra, jolo. Poskaczę sobie trochę między nimi. Zobaczymy, co tu się stanie. Okej, okay, niestety więcej nie poskakałem. Trochę zmarnowany być może atak. Ale to nic. Wiecie co? Jakbym tamtego oznaczył, o, to zróbmy sobie tak, bo on nie padnie raczej na dotknięcie. Nie, padł na dotknięcie, okej. Okay. Good to know. Myślałem, że będę musiał poskakać między nimi. Fuck, dobra, okej. Okay. Gościu zobaczył ciało, ale co ciekawe, mnie nie wykrył. O, tu jest jeszcze jeden, okej. Okay. To trochę niedobrze. To zróbmy sobie skikanko. W takim razie trochę marnuję adrenalinę, ale to nic. Okej, okay, tak jakby gra mi chciała jeszcze kogoś sfokusować, ale jednak nie. No dobra, dwóch przeciwników nam zostało, to raczej sobie spokojnie poradzę. Po prostu im na plecy wbiję i tak ich wyeliminuję. Miłego się nie odwróci w jakiś dziwny sposób. Zabójstwo z ukrycia. Oj, nie mam adrenaliny, ups.
To niedobrze. Musimy chwilę poczekać, bo nie zabiję tego kapitana. Niestety. Ale dobra, to w tym czasie sobie znajdziemy skarby. Tak naprawdę. Ale już dobra, już teraz możemy do niego podejść, bo już mi się adrenalina zregenerowała. Już jeden pasek, żeby go zabić. Dobra. Okej, okay, także to ogarnięte. Niestety więcej oczywiście syfu do ekwipunku nam się tutaj zbiera. Także niestety będziemy musieli to też gdzieś tam ogarnąć za jakiś czas. Czemu ta tkanina jest półprzezroczysta tak za bardzo, aż mam wrażenie, nie wiem. Ale okej. Okay. Dam radę ten... A, no i właśnie. O tym mówiłem. No niestety tak to będzie w tych odcinkach eksploracyjnych. Dosyć często będę musiał do tego ekwipunku wchodzić. I niestety jakieś tam pierdoły niszczyć po prostu, bo inaczej nie ten... No nie dam rady biegać, a to bardzo nieprzyjemne jest. Dobra, jeśli chodzi o mapę, idziemy w takim razie, myślę, do naszego towarzysza Herodota, który jest tuż obok, tak naprawdę. Także chodźmy, pogadajmy z nim, zobaczymy, czy ten jego znajomy uczony odszyfrował te zapiski jakoś dokładnie i będziemy wiedzieli, do czego ten klucz odnaleziony przez nas będzie służyć. Co ciekawe, mam tu jakieś ślady. Oh. Looks like they were dragged north of the city. Okej, dobra. Widzę, że chyba porwali nam tych przyjaciół. Where are they? Maybe I can find something useful. No wonder the sandal broke. It was hardly held together. It must have come from a poor area of Corfu. Okej, wybaczcie za Facebooka, jeżeli było słychać akurat. Gdzieś coś tam po drugiej stronie jest. Mogę to zniszczyć. Mogę to przesunąć. Tylko nie wiem, w którą stronę. Okej, okay, something is in the way, czyli tutaj tego niestety nie przesunę. Musimy od drugiej strony gdzieś znaleźć przejście. No dobra, czyli ci pireci musieli ich dopaść niestety w pierwszej kolejności. Okej, okay, a dobra, tutaj musimy sobie to zniszczyć. Okej, okay, dobra. Także szybko przesuńmy to i tam będziemy mieli jeszcze jakiś trop. Wiemy, że ich stąd zabrali, tylko nie wiemy kto też. Pewnie tego się zaraz dowiemy. Mamy jakieś zapiski. A rusted sword. Only a pirate would use a blade like this. They must have attacked them here. No właśnie. Dobra, ale to jeszcze co ciekawe, nie wszystko. Nie tak. W górę. W górę się robiło impuls. Czy coś jeszcze na dachu będzie? Dobre pytanie. Nie chciałem konia tutaj generalnie sobie przyzywać. Zobaczmy. Czy coś tutaj będzie? Jest szkatułka jakaś z drachmami, ale tak poza tym to niewiele. A, tutaj coś mamy, proszę bardzo. Dobra, to sprawdźmy to. Gdzie to będzie? Gdzieś w środku. A jak się dostać do środka? To jest świetne pytanie. Na razie tego nie wiem. Tutaj, okej, okay, obszedłem cały budynek niepotrzebnie, chyba. Come on. Okej. Okay. Jakoś tędy się tam musi dać wejść, tylko jeszcze nie do końca wiem jak. A, gdzieś górą pewnie? Tu zamknięte, tu zamknięte. Come on. Jakoś muszę wejść do środka tego budynku. Tu się kończy obszar szukania. Ale ewidentnie w środku coś jest, tylko nie wiem jak się tam dostać. No tutaj jakby, ale no tego nie zniszczę. A, dobra, górą przejdę, okej. Okay. Tu jest dziurka w dachu. Spoko. Zobaczmy. Sailors use this kind of rope. It's poor quality, so not the type used by soldiers. No dobra, znajdź i uratuj Herodota oraz profesora. Zaciągnięci do północnej części miasta w ruderach na Korfu. No dobra. Mają łatwy dostęp do łodzi. To gdzie się mamy udać? Dobre pytanie. Do północnej części miasta. Zobaczmy. To zapewne będzie to. I dobrze, że tego nie eksplorowałem. Także od razu tam biegniemy. Bo tam zapewne się nasi towarzysze znajdują. Oj, trochę mi się wpadło w przeciwników. Niedobrze. Ale chyba się nie zrespili panowie. Także możemy sobie tędy w miarę swobodnie przebiec. Tak naprawdę. Nie będzie większego problemu. Tu już tak, o proszę, jest teren niezastrzeżony. Jesteś blisko celu, proszę bardzo. Mamy naszych towarzyszy do odnalezienia i uratowania, ale wpierw też oczywiście zeksplorujemy sobie całą lokację generalnie. Będziemy mieli mniej więcej tą korkyrę
zeksplorowaną, jak tylko to ogarniemy. Także dobra, zaraz jakiś zwiadzik tutaj z góry sobie dziabniemy, bo trochę tych piratów tutaj zapewne będzie. Także dobra, przeczekajmy tutaj piracki magazyn. Proszę bardzo. El Capitano, El Scarbo. Drugi skarb. Jeszcze więcej skarbów, ale nie wiem, czy wszystkie mi będą potrzebne. Tutaj jeszcze trochę przeciwników. Okej. Oczywiście im więcej ich odkryję, tym mi będzie łatwiej. Bo będę ich widział cały czas i mnie nie zaskoczą ewentualnie. O właśnie. Muszę jeszcze chwilę poskanujmy. Tam ktoś jest, nie to kogut. Dobra. Okej, to wejdźmy tutaj, bo. Zacznijmy tutaj, bo będziemy mieli high ground. A high ground zawsze na propsie. Generalnie. Okej, widzę, że mamy tutaj w miarę otwartą opcję, żeby ich trochę pozabijać. Niepotrzebnie przytrzymywałem to zabójstwo, ale okej. Niech będzie. Okej, tutaj się przekradniemy, albo i nie. Ale bo i tak, bo gość jest debilem i się do góry chyba tak nie spojrzy. Że będę mógł na niego zeskoczyć. Proszę bardzo. Dobra. Seria skrytobójstw ładnie wchodzi. Mamy tutaj tylko teren badania. Też możemy zobaczyć cele w lokacji. Zabić kapitana, dwa skarby. Dobra, to jeden skarb już będziemy mieli ze sobą. I zaraz postaramy się zabić kapitana. Ale powiem... Oj. Dobra. O. Mogłem to jeszcze uratować. Zapomniałem, że tutaj tak ta gra działa. Gdzie on jest? Kurwa, teleportował się jebany. Bullshit. Ale co chciałem powiedzieć? No akurat kiedy chciałem powiedzieć, że skradanie w tej grze jest dużo lepsze niż w Valhalla, co jest oczywiście prawdą, bo dużo łatwiej się tutaj skrada i dużo fajnie to wychodzi. To musiało mnie oczywiście coś wykryć, ale to szczegóły. Dobra. Głównie przez tą umiejętność, którą teraz używam. Ona jest OP, jeśli chodzi o skradanie się. Dobra, musimy znowu ekwipunek chwilę oczyścić. Trzeba będzie bronie pousuwać, które dostaliśmy. Ateńskie karawasze. Rękawice najemnika. Dobra, tutaj mówię, nową broń jeszcze by dobrze było rozmontować, żeby nam nie zalegała. Gdzież to jest? Tutaj jakieś trójzęby. Wzmocniony oszczep. Get the fuck out. Włócznia mistrza, trójząb, włócznia olimpijska. Dobre pytanie. Zdobiona włócznia, to brzmi bardzo generycznie, rozbierzmy ją. Dobra, czyli tak, to zrobione. Trzeba jeszcze jeden skarbik plus znaleźć jakieś tropy. Dobrze. Nie mogę wezwać Fobosa, nie chciałem wzywać Fobosa, chciałem zrobić to. Jestem ciekaw, ten teren badania dosyć spory jest, to nie jest za fajne. Bo nie będzie tutaj tak łatwo coś znaleźć. Ciekawego, ale zobaczymy, pieseł jest tutaj po drugiej stronie. Nie wiem, czy ten pieseł jest z przeciwnikami, czy jest jakimś randomowym piesełem. To jest świetne pytanie. Fajnie by się było dostać do środka tego budynku. No i nic, dobra, na razie zaskoczymy sobie na tego dziabonga. Dobra. Mam nadzieję, że pieseł, mówię, nie jest z przeciwnikami. Tylko jest sobie po prostu jakimś randomowym piesełem, który się akurat przypałętał. Okej. Umieraj. Dobra. I gdzie jest skrzynka? Tutaj gdzieś była skrzynka. Czy mi się wydawało? Tam gdzieś w tamtej części. Nie, a tutaj wyżej, okej. A tutaj wyżej, jak się dostać? Tędy, okej, dobra. Już widać przejście. I proszę, było jakaś wielka skrzynka. Zbierzmy. Spoko. Oj, dostaliśmy coś złotego nawet. Okej. Gra twierdzi, że mam lepszy ekwipunek niż ten, którego używam, ale szczerze to trochę mnie to jebie. O, jak to mnie zauważyłeś, nie wiem, ale okej. Spoko. Dobra. Pytanie, bo nadal tutaj żadnego... nie widzę tropu na Herodota czy na profesora, ale też z kolei nie wiem, jak duży ten obszar jest do badania. Tu już go nie ma chyba, okej. Dobra, wiecie co, żeby było szybciej, bo teraz powinien... No naprawdę nie zahaczyło mi tego drugiego. Bullshit. Dobra, szybko, chodźmy ich pozabijać. Umieraj. Nie wiem, gdzieś my być może na statku coś znajdziemy. Taką mam nadzieję. Dobra, zabijmy tego. O właśnie. Bo bym nie wykrył. No dobra. No i pytanie. Jak duży jest ten teren badania jeszcze? Aha, dobra, gdzieś tutaj? Nie, tutaj już go nie ma. Musi być gdzieś tutaj.
Okej, czyli badamy to miejsce. Czy Sunen mi coś pokaże? Znaczy Sunen, nie Sunen, tylko Ikaros. Ikaros mi nie bardzo cokolwiek pokaże. Czyli no szukamy czegoś tutaj. Ewidentnie. Tylko póki co nic mi gra nie pokazała. A jak duży jest ten teren badania? Tu już go pewnie też nie ma, co nie? Tak. Czyli to jest w tej lokacji. Dobrze. Pytanie, gdzie? Boże, ja się na to nie natknąłem, biegając tutaj. To jest trochę dziwne. Nie mam żadnego pojęcia, co ja tutaj muszę zbadać, żeby znaleźć ich. Albo chociaż jakiś trop. Ej, serio, bo ja chyba nawet byłem w każdym budynku, nie? Chociaż nie, dobra, sorry, w tym budynku chyba nie byłem. Na górze. Dokładnie, dobra, proszę bardzo. Not here. But there sure is a lot of marble. Maybe the pirates smuggle it out of the quarry. It's worth a try. No dobra, to do jakiegoś w takim razie kamieniołomu mamy się udać. Zobaczmy, gdzie ten kamieniołom jest. Daleko. O, kawałek. Generalnie kolejne miejsce. W sumie nawet nie muszę tego pytajnika oznaczać, bo i tak tam pójdziemy i tak. Także dobra, no kontynuujmy. Tu już w Korkyrze samej nic z eksploracji nie mam, bo wszystko zrobiłem, także jest spoko, jeśli o to chodzi. Weźmy sobie Fobosa. Przywołajmy. Żeby nieco szybciej się tutaj przemieścić. No dawaj, Fobos. Chodź tu. Dobra. No jedziesz, koniku. Wykręcuj. Niestety jesteśmy jeszcze teraz na terenie miasta. Mam nadzieję, że tutaj nie ma takiego buga jak w Valhalla, że ten koń nie będzie chciał szybciej jechać. Na szczęście nie ma, proszę bardzo. Już wyjeżdżamy z tego obszaru, gdzie trzeba się poruszać wolniej. No i idziemy w takim razie ogarnąć kamieniołom. Miejmy nadzieję, że też nam pójdzie w miarę sprawnie i po cichu. Ale to zobaczymy. Na razie żadnych dodatkowych pytajników też nie widać w okolicy. Tam się jakiś pojawił. Okej, okay, korkyrski kamieniołom. Dobrze. No oby, ale widzę, że wpierw to będziemy mieli tutaj mnóstwo przeciwników, rzeczy do zrobienia i tak dalej. Także szybko to sobie ogarnijmy. Tam jest więzień, to być może nawet nasi towarzysze są. Generalnie. Też gdzieś tutaj ma być chyba niby wskazówka kolejna. Od Herodota i od naszego Boże Barnabasa. Dobra, chyba wszystko mam oznaczone, nie? Oj, chyba nie. Bo tej starożytnej tabliczki nie widzę. Chyba. Bo tu są więźniowie. Jest skarb. Ale nie widzę tabliczki. Ha. Ciekawe, no dobra. Na razie chodźmy to zacznijmy ogarniać trochę. Trzeba oczyścić to miejsce z przeciwników. Tu teoretycznie jest idealny kwartet, żeby ich wszystkich zabić. Także spróbujmy. Trochę na... No kurwa, ten kurwa atak tak trochę chujowo działa. Dobrze, że mam kolejny. To mogę sobie poskakać między nimi w ten sposób. I zawsze ta czwórka wyeliminowana. Jednym atakiem, co było bardzo, bardzo skuteczne. O kurwa, ktoś mnie zobaczył? Dobra, zabijmy go. W takim razie. Nie spodziewałem się go, musiałem go nie mieć oznaczonego. Tutaj jest kolejny, którego nie mam oznaczonego. O, i tabliczkę przy okazji, proszę. Za jej dwa biście. Tamtego raczej nie zabije z doskoku, także musimy chwilę poczekać. O kurwa, chwilę, bo on tu przychodzi. Jep. Okej. Dobra, poczekajmy chwilę. Zobaczymy, jak on się ustawi. Tego najwyżej pójdę od razu zabić. I chyba tak też zrobię. O ile gość się nie odwróci w złą stronę. Dobrze. Super. Możemy go w takim razie przytrzymać. O kurwa, nie zginął. Ups, przypał. No dobra, to jest właśnie minus niestety tej gry, że nie ma pewnego killa, niestety. Okej, okay, a pyk. Niestety chyba już cały obóz o nas wie, także będziemy musieli trochę powalczyć. Tak, zdecydowanie. O, dobra, okej. Okay. Czyli tutaj to nie działa tak wybiórczo, generalnie jak w Valhalla, że tylko część przeciwników się odpala na nas. Tu się widzę, odpalają wszyscy. To tak w miarę bez wyjątku chyba.
generalnie. Ups, łap, okej. Okay. Trochę nie mam adrenaliny, au. Chciałem zrobić unik, ale coś nie pykło. Generalnie. Nabijmy sobie tej adrenaliny trochę, żeby tego silniejszego zaraz pokonać strzałą. Okej, okay, łeb. I w łeb. Come on. No o, nie trafiłem. Przypał. Dobra. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Ewidentnie. Dobra. Zawalczmy już bezpośrednio wręcz. Okej. Okay. I to chyba oznacza, że ten kamieniołom jest już oczyszczony. Także nikt nas nie będzie tutaj już bardziej niepokoić. Szkoda, że kompletnie po cichu nie wyszło, ale to mój błąd. Samotny kup jest na pomoc cię przystał, wsparł ci i dopomógł, a każdy skorzystał. Stąd idź na zachód, skosztujesz co słodkie, znajdziesz mnie wśród wina i tego co boskie. Dobrze. Będziemy to gdzieś tam później mieli do odnalezienia. W sumie mamy już ponad połowę tych zagadek znalezionych. Także spoko. I tu w ogóle jakiś lepszy łuk, ale zmniejsza za bardzo inne staty, także go nie chcę. Brońki. Wpierw. Sałkaty kostur, rozwalmy go. Rozwalmy też to. I tutaj rozwalmy też to. Dobra. Trzy kolejne rzeczy będę mógł podnieść. Jej. Po prostu niesamowite. Oj, chyba nie, on inaczej wyglądał. Inne wdzianko miał. Także spokojnie. Kassandra. Tatka kapitana, po długich poszukiwaniach w końcu znalazłem skarb, a to wszystko dzięki twoim przyjaciołom. Tyle, że on sam nie jest wart nic bez klucza, który go otworzy. Mamy twojego bajarza, oszczędzę mu życie w zamian za ten klucz. Jeśli nie chcesz, żeby stał się kolejnym trupem, przynieś klucz na górę przy zarośniętych ruinach. Kapitan, okej, okay, to musiał być ten profesor, kolega Herodota. Niestety. No dobra. To będziemy musieli się udać na miejsce wymiany. I'll come back for you. But thank the gods it wasn't the Ovatosh. I have to find him. No dobra, to niestety nasz pościg się nie kończy. Gdzie jest ostatnia skrzynka? Ona gdzieś tu była. A dobra, dosłownie tutaj nad nami, okej. Okay. Spoko, tak też myślałem. Ale musiałem się upewnić, także przeszukajmy to. Dobra, super. No i co, w takim razie mamy kolejny cel, ale zanim kolejny cel, to lecimy do pytajnika, bo jest w miarę blisko. Będziemy tak sobie progresywnie tutaj przez mapę lecieć, po prostu pytajniki odkrywać. I to pewnie będzie w ogóle ostatnia rzecz, jaką dzisiaj zrobimy, ten pytajnik tutaj przed nami. Zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że on już nie będzie jakiś taki bardziej skomplikowany, z dużą ilością przeciwników, tylko po prostu gdzieś wejść, przyjść i zabrać coś i pójść. Takie są najfajniejsze, bo najszybsze. Okej, niestety mamy obóz. Co oznacza przeciwników. Uwolnienie więźnia i dwa skarby, co też oznacza jebaną maksymalną pojemność. Oczywiście. Ale dobra, oznaczmy sobie jak najwięcej tutaj. Okej, tu jest jeden skarb, tu jest drugi skarb. Okej, moglibyśmy wypuścić niedźwiadka. Myślę. Okej. Niech sobie on tam trochę porobi siekę. Nie wiem, czy to była najlepsza opcja na dobry początek. O kurwa, no nie, to chciałem zrobić. XD. Generalnie, ale no dobra. Czyli widzę, nic z cichej akcji. Robimy po prostu wszystko na rozpierdol. Dobra, nie będę ci na razie ratować, koleżanko. Bo to się może dla ciebie źle skończyć. Dobra, poskaczmy sobie między tymi panami. Dobra, skoczmy tu. Okej, okay, skoczmy tu. Super. Widzę, że sobie z niedźwiadkiem już poradzili. O, nie na tego. Na złego przeciwnika zdecydowanie skoczyłem, ale dobra. Weźmy sobie, odpalmy na tego po prostu jedną strzałę tak, drugą strzałę tak i ello. Spoko. Zbierzmy te skarbiki. Z tego może nie będzie ekwipunku, dobrze. Lubię takie, gdzie nie ma ekwipunku. Dobra, już jest bezpiecznie, nie ma niedźwiadka, to cię myślę mogę dziewczyną uwolnić, tylko widzę, że muszę to zrobić z drugiej strony. Proszę bardzo. I gdzieś jeszcze jedna skrzyneczka, proszę bardzo. Tutaj już niestety ekwipunek będzie, ale nie mam nadzieję jakoś go bardzo dużo. Ach, szkurwa. Oczywiście. Oczywiście. Rozbierzmy.
Tutaj też coś nowego mamy. Rozbierzmy. I tutaj też coś nowego mamy. Mieczyk. No, jako że taki zwykły, to go rozbierzmy. Dobra. Zobaczmy mapę. W takim razie. Okej, z tej strony nic nie widać. Także polecimy tutaj. Zapewne w tym miejscu, które teraz oznaczyłem na mapie, znajdzie się kolejna wskazówka. Ta od Herodota i od Barnabasa. Właśnie, co ciekawe, co z Barnabasem. Pewnie gdzieś siedzi na Dresti. Generalnie. No tak wsiak, jak mówiłem, na tym ten odcinek sobie zakończymy. W kolejnym odcinku, miejmy nadzieję, uratujemy Herodota. Miejmy nadzieję, że nic mu nie jest. No a później będziemy musieli tak czy siak odnaleźć ten skarb, bo trzeba będzie oczywiście tych piratów pokonać. Tak czy siak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.